Dla kogo pies rasy Samojed? Oczywiście wybór psa jest czymś bardzo, bardzo ważnym, a odpowiednie wybranie rasy no, będzie się na nas odbijać przez naprawdę wiele lat. W przypadku Samojedów 12-15 lat, bo tyle średnio żyją te psy. Zacznijmy od wielkości, ponieważ ten parametr dla wielu osób wybierających rasę psów jest bardzo ważny i to bardzo dobrze. 50-60 cm wysokości, 25-30 kg wagi. Musimy tylko pamiętać, że z powodu tej pokrywy włosowej, tego futerka, jakie mają samojedy, te psy wydają się często większe. No ale to możemy zobaczyć właśnie na zdjęciach. Przejdźmy jednak dalej. Dla kogo ta rasa? Dla człowieka, który jest w stanie zapewnić jej wystarczającą ilość ruchu. Pamiętajmy jednak, że chociaż tego ruchu te psy potrzebują dużo, w porównaniu z niektórymi rasami naprawdę sporo, to jednak nie aż tak dużo jak na przykład psy takich ras jak Siberian Husky czy Alaskan Malamut, jak te właśnie inne psy zaprzęgowe. Po prostu samojedy jednak aż tak wiele tego ruchu nie potrzebują. Nie oznacza to jednak, że tego ruchu potrzebują mało. Więc jeśli nie zapewnisz mu go, no to nie jest rasa dla ciebie. Jest to też rasa dla ludzi, którzy uwielbiają być z psami. Lubią towarzystwo psów, mają z nimi kontakt cały dzień. Te psy uwielbiają być z nami, ten kontakt z człowiekiem, obecność człowieka. To nie chodzi o to, żebyśmy cały dzień się z nimi bawili, mówili do nich. Chodzi o to, żeby być przy nich, żeby one mogły być przy nas. To nie jest rasa dla kogoś, kto nie lubi towarzystwa psa, albo na przykład godzinkę, dwie poświęci w ciągu dnia temu psu, a później ten pies niech sobie siedzi gdzieś i, nie wiem, myśli o czymś. Dla ludzi, którzy lubią psy wesołe, uwielbiające zabawę, uwielbiające wygłupy. Też dla ludzi, którzy mają na przykład inne zwierzęta, inne psy, chcą psa, który nie będzie konfliktowy z innymi psami, który raczej będzie omijał tą konfrontację, tą walkę. Samojedy świetnie dogadują się z innymi psami, z kotami, z innymi zwierzętami. Z tym nie ma naprawdę problemu. W porównaniu z naprawdę większością ras, ten pies w tej materii jest bardzo fajny. Czyli jak naprawdę chcesz psa, oczywiście socjalizacja jest potrzebna, ale to jest oczywistość, ale jeśli chcesz takiego psa bezkonfliktowego, z którym nie będziesz miał problemów, że będzie dążył do walki z innym psem, do konfrontacji, to samojed jak najbardziej jest dla ciebie. Są to takie psy bez agresji i to jest bardzo fajne z nimi. Też dla ludzi, którzy mają na przykład psy. Samojedy są cierpliwe, dobrze dogadują się z tymi dziećmi, tylko pamiętajmy, że są duże i ruchliwe. Oczywiście mówię tu o psach. Więc jak zawsze pod kontrolą osoby dorosłej, masz dzieci, ten pies będzie miał kontakt z dziećmi, jak najbardziej rasa dla ciebie, tylko że tu też jest ważne wychowanie i twoja obecność. I wychowanie psa i nauczenie dziecka, co mu wolno, a czego nie wolno w kontaktach z psami. Bo nawet tak cierpliwe psy jak samojedy mają pewną określoną granicę. Nie dla ludzi, którzy potrzebują psa stróżującego. Dla kogoś, dla których ten pies nie ma mieć jako swojej funkcji, jako roli bycie obrońcą, stróżem. One jednak za bardzo lubią ludzi, są zbyt przyjacielskie. Ten kontakt z człowiekiem nie jest dla nich jakimś czymś negatywnym, nie będą robiły tego z dystansem. One są zbyt przyjacielskie. Dla osób, które są w stanie zaakceptować to, że te psy bywają po prostu hałaśliwe, a ten dźwięk, jaki wydają, no sprawdźcie jakiś materiał na YouTubie, jak samojed, jak szczeka, jakie wydaje dźwięki, on jest dosyć charakterystyczny. To szczekanie samojedów jest troszkę inne, te odgłosy wydawane przez samojedy jest troszkę inne niż innych psów, innych ras. Dla niektórych jest to dosyć przeszkadzające, nie podoba się ten dźwięk. Jeśli ci nie przeszkadza, jeśli wiesz, że ten pies bywa
niekiedy dosyć hałaśliwe, no to to dobrze dla ciebie i dla psa. Dla osób, które mają troszkę wiedzę o wychowaniu, ta wiedza nie musi być jakaś bardzo mocna. To nie jest takie coś, że będziemy musieli, że musimy być doświadczonymi hodowcami, że mieliśmy już tych psów dużo, wychowaliśmy, prowadziliśmy dużo psów. Ten pies nadaje się na pierwszego psa, ponieważ to wychowanie jest stosunkowo proste. Jeśli tylko będziemy myśleć, trochę cierpliwości, konsekwencji, jak najbardziej rasa dla nas, ponieważ to nie jest rasa, która będzie sprawiała problemy wychowawcze, szkoleniowe, ale jednak jak zawsze przy każdym psie musimy myśleć. Tutaj też fajna zaleta, fajna cecha tej rasy, te nawet niewielkie błędy, jakie popełnimy w czasie wychowywania, nie odbijają się tak mocno na charakterze tego psa i są do naprawienia. Dla osób, które lubią współpracować z psami, lubią je szkolić, uczyć i wiedzą, że ta nauka samojeda nie może być nudna i monotonna. One lubią się uczyć, są inteligentne, szybko łapią to, co chcemy im przekazać, ale musimy to robić szybko, żeby się nie znudziły, jak coś odpowiednio zmotywować, pochwalić, tak żeby ten pies wiedział, że nauczenie się czegoś, wykonanie czegoś sprawia nam przyjemność, że to jest coś fajnego i dla niego, i dla nas. Czyli łatwo go wyszkolimy dla ludzi właśnie, którzy lubią szkolić psy, ale dla ludzi też, którzy wiedzą, jak to robić. Ale nie jest to ciężkie. Dla ludzi, którzy poszukują psa rodzinnego, chociaż psa aktywnego, to jednak psa rodzinnego. To nie jest pies tak jak Syberian Husky, owczarek belgijski, czy nawet owczarek niemiecki. Psy, które potrzebują całą masę ruchu, które raczej, chociaż sprawdzą się jako psy rodzinne, ale psy rodzinne ludzi bardzo aktywnych. I chociaż samojed jest psem aktywnym, to jednak jesteśmy w stanie pogodzić tą jego aktywność z, można powiedzieć, z tym jego aktywność, z tym życiem rodzinnym. Jeśli chodzi o pielęgnację, musimy pamiętać, że też dla osób, które są w stanie pogodzić się z tym, że te psy jednak mocno linieją i że ta pielęgnacja nie jest jakoś bardzo ciężka, skomplikowana, ale jednak należy regularnie ją, można powiedzieć, przeprowadzać. Ale to już dotyczy chyba wszystkich ras. Naprawdę jest niewiele ras, które są właściwie bezproblemowe w tej materii. Kolejna rzecz. Dla osób, które wiedzą, że pies musi być w odpowiedni sposób odżywiany i w odpowiedniej ilości, ponieważ niestety te psy mogą mieć problemy z otyłością. One lubią jeść, nie są jakoś bardzo wybredne, no i niektórzy z nas nie są w stanie po prostu opanować się przed przekarmianiem tych psów, a to ani zdrowe, ani fajne dla tych psów. Czyli musimy powiedzieć sobie, że należy na to uważać. Kolejna rzecz. Dla osób, które wiedzą, że o ile te psy są bardzo odporne na niskie temperatury i w miarę dobrze znoszą wysokie temperatury, to jednak należy pamiętać o tym, że pies w czasie upałów, w czasie mocnego słońca, jakiegoś dużego wysiłku fizycznego może się przegrzać, może to zagrozić jego zdrowiu i życiu. Kolejna rzecz. Dla osób, które wiedzą, że opieka weterynaryjna jest bardzo ważna. I o ile ta rasa jest naprawdę fajna, jeśli chodzi o zdrowie, odporna i zdrowa, to takie problemy jak problemy z dysplazją stawów, alergie, problemy z oczami, czy też głuchota. Głuchota, kolor biały, no niestety to jest ściśle ze sobą powiązane. Dla osób, które o tym pamiętają, że odpowiednie odżywianie, odpowiednia ilość ruchu, pielęgnacja i opieka weterynaryjna to jest coś, co zapewni, żeby ten pies był z nami jak najdłużej, w jak najlepszym zdrowiu, no i żebyśmy się cieszyli razem swoją obecnością. Czyli rasa psa bardzo fajnego, psa dużo nam dającego, a tak bardzo wiele jak niektóre rasy od nas nie wymagającego. Ruch, odpowiednia opieka, nasza obecność
dla kogoś, naprawdę jeszcze raz powtórzę, dla kogoś, kto te, dla kogo obecność tego psa będzie zaletą, a nie wadą. Będziemy się cieszyć z tego, że ten pies jest przy nas, a nie będzie nam to przeszkadzało, czy też będziemy, można powiedzieć, obojętni, delikatnie mówiąc. Czyli jak najbardziej rasa dla wielu ludzi. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby nic nie przegapić. I co najważniejsze, udostępnij, opublikuj, wrzuć na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym, wrzuć na jakąś fajną stronę. Dziękuję za uwagę.